serdecznie witam Państwa na kolejnym naszym programie z cyklu Artur i prominentni Romowie. Dzisiejszym naszym gościem jest wspaniały piosenkarz, artysta, przede wszystkim twórca Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku. Nie muszę Państwu przedstawiać, Don Wasyl. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że przyjąłeś zaproszenie. I może tak na samym początku zacznijmy od, jak wykonujesz hymn cygański. Nasze spotkanie zacznijmy od romskiego hymnu. To były piękne chwile. Też byłem obecny na tym festiwalu. Wasyl, czy mógłbyś podzielić się z nami, jak zaczęła się nasza przyjaźń? Skąd my się znamy? Od jak dawna my się znamy? O, my się znamy od dziecka, ponieważ jesteś Polakiem, ale duszę masz cygańską i masz żonę cygankę, chłopaka cygana, a nasz muzyka łączyła, ponieważ ty bardzo zainteresowany z naszą muzyką cygańską. Tak. I występowaliśmy razem w niektórych zespołach i w ogóle sami występowaliśmy, gdzieś się dało. Super. Bardzo mile to wspominam, tą współpracę, zwłaszcza ostatnio, jak byłem zaproszony na festiwal w Ciechocinku. To było niesamowite przeżycie. Może przejdźmy teraz do pytania. Opowiedz nam, z jakiej grupy Romów, z jakiego rodu pochodzisz. Ty pamiętasz jeszcze czasy taborowe? Pamiętasz jeszcze, jak jeździliście, przemieszczaliście się taborami? Opowiedz nam troszeczkę o tym. O, ja pochodzę z kasty Polska Roma. Cyganie Nizini to są. Z matki, a z ojca jestem cyganem niemieckim, Sinti. Myśmy przewędrowali z Niemiec po wojnie do Warszawy. Mój dziadek od ojca strony z moją babcią. I zostaliśmy w Polsce już. Mieszkaliśmy w Warszawie i czasami na nas mówią cyganie wielkomiejscy, tak zwani cyganie baryforytka, co w przetłumaczeniu znaczy cyganie warszawscy. Tak jest. To my jesteśmy. My jesteśmy, moja kasta to jesteśmy z tych królów, tak zwanych sędziów cygańskich. Król, ponieważ mój pradziadek był królem, mój dziadek był królem. Obecny król jest moim kuzynem, Nudziu Kozłowski. To jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami, a my jak dzieci miłości pragniemy bez granic. Jak to w taborach było? Jako dziecko na pewno pamiętasz te czasy w lesie, jakżeście się przemieszczali, jakżeście jeździli taborami. Opowiedz troszeczkę, bo ty pamiętasz jeszcze te czasy. Arturze, bracie mój, te czasy nie wrócą, ale ci ludzie, którzy byli, część poumierała, ale jeszcze zostali jeszcze jakieś geny po nich. Mam tutaj na myśli tych Polaków i tej polskiej Romy. Byli szczęśliwi bardzo, przede wszystkim wszyscy. Byliśmy biedni i Polacy, i Romowie polscy. Byliśmy biedni, byliśmy tacy bogaci.
Nie było takich sprzętów jak kiedyś. Największym sprzętem to było pralka i ewentualnie telewizor i radio. Teraz za dużo tego jest i ten, który ma więcej, ten jest bogatszy, ten jest lepszy. No tak. Ale byliśmy szczęśliwi. Wędrowaliśmy taborami. Czasami na parę dni się zatrzymywaliśmy przy jakiejś wiosce czy miasteczku, na polanie gdzieś nieopodal rzeki czy jeziora. Przychodzili do nas mieszkańcy, tańczyliśmy, śpiewaliśmy, zaprzyjaźnialiśmy się i potem wyjeżdżaliśmy do następnego miejsca, bo wędrowaliśmy po prostu bez mapy, bez kierunkowskazu, tam gdzie nam nasz wiatr zawiał. Bez nawigacji. Ale byliśmy szczęśliwi, bo nie potrzebowaliśmy tych bogactw. Ci Romowie byli inni. Ci Romowie, ci nasi dziadowie, ojcowie, byli tacy prawdziwi Romowie, tacy tradycjami. Nie byli tacy nowocześni. Już teraz to jakoś się mówi, że jesteśmy wszyscy tacy komputerowi, wszyscy uzależnieni od komputera, od laptopa. Tak jest. Wasyl, piosenka była ci, towarzyszyła ci przez całe życie. Opowiedz nam o twoich młodzieńczych latach. Jak zaczęła się twoja kariera artystyczna? W jakich zespołach? Gdzie to się działo? Z jakimi ludźmi pracowałeś? O Boże. Długa historia. Ile tego było, prawda? Dlatego, że też nie jestem młody, to że tego życia jest już za mną. A szczególnie ten z muzyką, oczywiście, masz rację. Pracowałem prawie we wszystkich zespołach cygańskich, jakie były. Miałem swoje zespoły cygańskie. Sam występowałem z różnymi gwiazdami polskimi, artystami. Jako młody chłopak też występowałem. I kiedy wędrówka taborów się zakończyła, to było 64 rok. Ja wtedy miałem 14 lat. Ja pamiętam doskonale jeszcze te tabory nasze, tą wędrówkę. To pamiętam, natomiast ja już w taborach śpiewałem na gitarze. Życie to są piękne chwile, kolorowe jak motyle. Wydłużyłem sobie, że tego lata zechcesz mnie. Życie to są piękne chwile, kolorowe jak motyle. Ale współpracowałeś, prawda, z Randią? Z Masiem, prawda? Pracowałem przez cały czas i potem nawet z Randy siostrą się ożeniłem. No tak, jesteś mężem Randy siostry, prawda? Tak, rodzona siostry, ta Maria Lucyna Czarula jest młodszą siostrą Randy. Z Randią mamy cały czas kontakt rodzinny. Występowałem w różnych zespołach z różnymi artystami, nawet z takim wielkim artystą, który był bardziej artystyczny, cygański na scenie, jak prawdziwy cyganie, Artur Szewczyk, taki, nie wiem, czy go znasz. Teraz pokazujemy zdjęcia właśnie z twoich, z młodości, jeszcze jak zaczynałeś działać i teraz już przechodzimy do innych. Z Ciechocinka, jak w Niemczech kiedyś byłeś, mieszkałeś, byliśmy sąsiadami przecież. Tak, Grevenbroich chyba to jest. Grevenbroich, byliśmy, ty mieszkałeś na trzecim piętrze, ja na dziewiątym. Tak jest. Widzieliśmy się codziennie. Wspominam bardzo miło te czasy. Wasyl, jak zrodziła się idea Międzynarodowego Festiwalu Pieśni i Kultury Romów Ciechocinku? Ty jesteś twórcą tego festiwalu. Opowiedz nam, jak do tego doszło, jak ty tego dokonałeś. Słuchaj, bracie, to było tak jeszcze, ja jeszcze mieszkałem w Gorzowie, ponieważ Edward Dębicki, który robi do dziś, organizuje te spotkania zespołów cygańskich, Romane Diwesa w Gorzowie. Tak. To jest moim szwagrem. Jest moim szwagrem, dlatego że moja żona i on to są w pierwszym pokoleniu kuzynostwo. Ich rodzice, ich Edka mama i mojej żony mama, to były rodzone siostry. Ja nawet
Ja nawet tam też i pomagałem w tym stworzeniu tego Romane Divesa jeszcze z Edkiem. Występowałem tam na tym spotkaniu w Gorzowie zespołów cygańskich. No tak, bo przecież ty Zdobywałem tam mieszkałeś w jakieś. Gorzowie, prawda? Tak jest, Przez tak lata jest. mieszkałeś w Zresztą Gorzowie. natomiast ja takim jak kiedyś mnie ten mój przyjaciel taki do dziś Andrzej Trzaskowski, który mnie nazwał takim, że jestem taki Roberto Blanco, ja byłem takim showmanem na scenie i troszeczkę wiedziałem o tym, że ludzie potrzebują, oczywiście, że taki festiwal jak co robi Edward Dębicki w Gorzowie, który jest oparty na. Pokazuje taką tradycyjną muzykę cygańską, prawda? Tak, tradycyjną muzykę to też jest potrzebne. Natomiast ja byłem taki bardziej, chciałem ludziom dać taki show, taką radość, żeby zapomnieli, ponieważ my mieliśmy i mamy do dziś takie czasy zawsze nie różne takie, że ludzie są i w stresie, i w nerwach, i Dokładnie. niektórzy po prostu. I chciałem coś, tą radość im dać, jak przychodzą na ten koncert. Oczywiście. I ja zrobiłem taką muzykę bardziej stylizowaną, taką. Niektórzy złośliwi przyzywali nawet, że disco polo. To nie była muzyka disco polo, to była cygańska, stricto cygańska, tylko bardzo taka wesoła. Ja dobrałem do zespołu swojego i Polaków, i Rosjan, i niektórych, i Greków, Tak, którzy grali integrowałeś na ludzi, innych instrumentach. przez muzykę I integrowałeś wprowadziłem ludzi. do swojej muzyki i perkusje, i trąbki, Unowocześniłeś po i prostu stworzyłem cygańską muzykę. taką muzykę taneczną stworzyłem, którą kontynuuję do dziś. I w związku z tym ten festiwal w Ciechocinku jest inny zupełnie jak w Gorzowie, Tak, ponieważ tak. ludzie tu przyjeżdżają po to, żeby się potańczyć, pobawić się, zapomnieć o swoich problemach, Tak jest. żeby się cieszyli. Tu przyjeżdżają do Ciechocinka i ministrowie, i prezydenci, i robotnicy. I zwykli ludzie przyjeżdżają z całego świata. Oni zapominają o tym, kim oni, co oni reprezentują, ale otwierają swoje serca, swoje dusze przy tym wielkim ognisku, które się rozpala w ciemności na rok. Wszyscy tańczą, bawią się i się jednoczą. No. I to jest prawda, że muzyka jednoczy narody i łączy narody. Zagraj mi piękny cyganie, niech mnie ukoi twój śpiew. Chciałbym właśnie odnośnie festiwalu, ja jak byłem pierwszy raz u ciebie gościem, to właśnie byłem zszokowany, że cyganie pod sceną rozstawiali stoły jedzenia, picia. To tradycje Zapraszani nasze są, są, tak. każdy jest zapraszany, obojętnie czy Polak, kto by nie był, kto przechodzi, wszyscy są zapraszani, wszyscy są Tak, gościnnie witani. sensowani są. No ja byłem tym bardzo zszokowany, tą atmosferą, tą taką wspaniałą zabawą, jaka tam pod sceną się dzieje. Tak, to Artur, jest Ciechocinek. w tym Ciechocinku wszyscy są jednakowi. Tam nie ma, jak już powiedziałem, tam nie ma, że ktoś jest ministrem, czy lekarzem, czy robotnikiem. Tam wszyscy są braćmi, ponieważ ta atmosfera tworzy ten Tak. ciechocińska atmosfera tworzy tą właśnie sytuację. I oni po prostu się zaprzyjaźniają, tańczą razem, piją ze sobą razem, jedzą, częstują się nawzajem tym jedzeniem, jakie mają. Co to wypicia? I oni są szczęśliwi. Ba, a to przyjeżdżają tam szczególnie starsi ludzie, którzy jeszcze pamiętają te nasze tabory cygańskie, przypominają sobie swoje młode lata. Niektórzy to widać, ja to widzę ze sceny, z góry. Niektórym to się i łezka w oczach zakręci, niektórzy się śmieją, niektórzy płaczą, niektórzy się cieszą, Cieszą ale się, to naprawdę wszystko się w cieszą. ramach radości i wspomnień wspaniałych lat. Czy w tym roku będzie festiwal? Mamy przecież pandemię i wiemy, jaka jest trudna sytuacja światowa, ale czy są jakieś możliwości, że w tym roku będzie festiwal? Bardzo, bardzo ubolewamy, telewizja i my ubolewamy, że nie możemy występować, ale parę dni temu byłem w Warszawie, dogadaliśmy się już z telewizją,
Trzecia połowa lipca. Trzecia połowa lipca. Daj Panie Boże, że nic się nie stanie. No daj Panie Boże. Tak, ale jeszcze jesteśmy przygotowani na to, jeżeli, ponieważ festiwal stadionie się odbywa, jeżeli będzie taka sytuacja jak teraz, że połowę amfiteatru, połowę sali, no to będziemy gdzieś prawdopodobnie w jakimś mieście, gdzie jest i po prostu będziemy gdzieś na amfiteatrze. Ale festiwal się odbędzie i przy okazji zapraszam Ciebie z Twoim zespołem z wielkim, dziękuję, wielką dziękuję. Przyjaźnią, z wielkim szacunkiem. Już jesteś zaproszony. Jeżeli mi odmówisz, to się obrażę na Ciebie, a my się nigdy nie obrażamy. Nie, nie, my się nie obrażamy. Zawsze szanujemy się. Dziękuję serdecznie. Marzencie, powiedz mi, czy mnie kochasz, czy mnie lubisz, co karty mówi. Marzencie, kocham Cię, moje życie w samotności traci sens. Marzencie, powiedz mi, czy mnie kochasz, czy mnie lubisz, co karty mówią Ci. Marzencie, kocham Cię, moje życie w samotności traci sens. To tak na zakończenie naszego programu, naszego spotkania. Życzę Ci przede wszystkim otwartych scen, mnóstwo koncertów, zdrowia, szczęścia dla Twojej całej rodziny i żeby wszystkie Twoje myśli się spełniły i śpiewaj i promuj na cały świat. Niech ta pieśń cygańska płynie z Polski na cały świat. Tego Ci życzę. Serdecznie. Ja też pozdrawiam serdecznie wszystkich Polonusów, wszystkich Niemców, ponieważ jestem też pochodzenia niemieckiego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i wszystkich Polaków, wszystkich ludzi. Bądźcie szczęśliwi, zdrowi. Przy okazji chcę zaproponować, tutaj mam moją nową płytę i mój najnowszy tom wierszy moich i moich wspomnień. Także jeżeli o, ktoś ciekawe. Był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu telefonicznego z moją panią menadżer Sylwią Szewczuk i z wielką przyjemnością te książki i te płyty będziemy mogli się dogadać. Ja jeszcze na końcu, jeżeli pozwolisz, oczywiście. W naszym ojczystym języku pozdrowię też naszych braci Romów. Tak jest, należy. Mek stare Romania, ten Bachtałe, Zorałe, Mekwende Worora, Keusare Bibach Siende na Sfali Blende, Mekiawen Sare, Manusia Bachtałe Saste, Awen Bachtale Snawo, Sagot Zidine. Tedeuda Devel, Tedeuda. Na istu Mekemure Prala Feja, Devel Satumen Meka. Bardzo szła. I proszę Państwa, naszym gościem był Don Wasyl. Serdecznie dziękuję i zapraszamy do emisji programu w piątek, jak zwykle o godzinie 20. Dziękuję bardzo. Kochani, jeszcze chcę Wam prywatnie powiedzieć, że gramy wszędzie. Na imieninach, na urodzinach, na weselu, pod kościołem nawet. Tam wszędzie, żeby tylko Was rozweselić. Gdybyście potrzebowali, żebyśmy Wam zagrali, przyjedziemy. Zadzwońcie do nas. Pozdrawiam Was serdecznie.